Witam wszystkich bardzo serdecznie w 15. odcinku z Ghost of Tsushima. Już nas nazywają powoli demonem i duchem Tsushimy. Znowu prawie się zabiłem skacząc. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, dzwonkowania. Zapraszam na Twitcha. Dziękuję za wysłuchanie tego wszystkiego. A jeśli chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco, to jeszcze jest mój Discord, o którym zawsze zapominam powiedzieć, jak się okazuje. A teraz idźmy porozmawiać z Yuną. Znowu opowiadasz historyjki? Mówię im to, co chcą usłyszeć. Niektórzy nazywają cię duchem. Po tym, jak im podsunęłaś ten pomysł. Ci ludzie zostali tutaj, bo w ciebie wierzą. Powinni wierzyć w samurajów. Dla nich to to samo. Kiedy uwolnię pana Shimurę, nie będą musieli polegać na legendach. Być może. Taka martwi się swoim zadaniem. Nie chcę cię zawieść. Zobaczmy, jak mu idzie. Tu? Czy kawałek dalej? Nie pamiętam. Kurna, weź w ognisko. 20 jest mobilny, patrz na telefon, nie patrz na konsolę i PC. To nie wiedziałem, jeśli chodzi o Farming Simulator. Jakoś. Sensei Ishikawa i pani Masako Adaci żyją. Mają własne problemy, ale kiedy nadejdzie czas, będą gotowi pomóc. Łucznik i pani z wielkiego rodu. To nie za mało? Dlatego wezwałem roninów Ryuza. Jest ich przywódcą, znamy się od dawna. Cóż, zdaje się, że nie brakuje ci rąk do pomocy. Przyłączysz się? Nie wiem. Gestykulacja oczami kegu. Może mi ktoś pomóc? Zajmę się tym. Idź do Taki. Do zobaczenia. Panie, właśnie skończyłem. Oglądajmy. Cierpliwość, panie. Żelazny hak. Z przymocowaną do niego liną. Możesz pokonywać przeszkody. Wspinać się. Utrzyma mnie? Sam sprawdziłem. To... kaginała. Doskonale. Mam u ciebie dług. Nie. To prezent. Mam siostrę. Dom i życie. To już dość. Dzięki, Tako. Jin! Gdzie jesteś? Ryuzo? Dzieje się. Jin! Jin Sakai! Widział ktoś samuraja? Wiem, że tam jesteś! Wszędzie cię szukałem. Mongołowie pojmali moich najlepszych ludzi. Liczyłem na ich pomoc w odbiciu pana Shimury. Jin, jeśli nic nie zrobimy, oni zginą, a twój wuj zostanie w niewoli. Let's go. Gniją w Forcie Yatate. Dobrze, Ryuzo. Spróbujmy ich odbić. Lećmy ich posiatkować. Szatkować. Siatkować, co ja powiedziałem? Żelazny hak. Idź, boomer, kupuj gotika. A więc trzymają ich przy Forcie Yatate. Gdzie dokładnie? Klatki są właściwie wewnątrz fortu. Na szczycie klifu. Jak mamy ich stamtąd wydostać? Kilku moich wciąż nie schwytano. Czekają na pobliskim rozstaju. Przydadzą się nowi żołnierze. Prowadź. Jazdunia. Użyjmy tego haka. Haka. Jak złapali twoich ludzi? Pamiętasz mapę, którą mi dałeś? Pokazywała trasy dostaw Mongołów. Znalazłeś jedzenie? Tak. Dobrze strzeżone jedzenie. Zbyt wielu strażników dla twoich ludzi? Dranie obleźli nas jak robaki. Sam ledwie uszedłem z życiem. Jesteś pewien, że żyją? Słyszałem nocą ich śpiewy. Dziwne, że Mongołowie na to pozwolili. To prawda. Umiecie śpiewać? To przyjemniejsze niż praca najemnika. Nie wybrałem tego życia. Po naszym pojedynku nie miałem wyboru. Niby ta. Na turnieju pana Nagao. Nie rozmawialiśmy o tym. Przed naszą walką zaprosiłem przywódców wszystkich klanów. Rzuciłeś się na mnie jak na śmiertelnego wroga. Prawie złamałeś mi rękę. Wybacz. To był mój pierwszy turniej. Poniosły mnie emocje. Oczywiście. Każdy samuraj na wyspie chciał poznać bratanka Gidzito. Nigdy o tym nie myślałem. A to boomer, laptop czy komputer? Panem. To była moja jedyna szansa na inne życie. Mogłem znaleźć pana. zostać samurajem. Mogłeś przyjść do mnie. Nająłbym cię. Bo nikt inny by nie chciał? Nie. Musiałem się wykazać. Szkoda, że nic nie powiedziałeś. Może i powinienem. W głowie. Moc rzecznego wodospadła. Nazwał cię duchem. Pan Sakai nie wystarczy? Cóż to? Boisz się, że stanę się sławniejszy? Jedyne co w tych czasach mieli to sława i honor. A on teraz ma więcej sławy niż honoru. Tak ciężko to określić jakkolwiek. Podreptamy sobie. O, to chyba tam gdzie się dymi. Czy nie? Jego ludzie. Identyka. Gdzie Hiro i Shinzo? Odeszli. I już nie wrócą. Tchórze! Uciekli. A to ja utrzymałem ich przy życiu. Wciąż możemy uratować twych ludzi. Bywało gorzej. Traciłem ludzi przez Mongołów. Choroby. Głód. Ale nigdy to. Są słabi. Nie obwiniaj się. Mogę ci, Boomer, coś pomóc zaraz. Po odcinku. Ktoś jeszcze odchodzi? Właśnie, czy ktoś jeszcze jest miękką fają? Zaraz się ściemni. Jedziemy do Fortu Yatate? Po drodze obmyślimy plan wyzwolenia twych ludzi. Słomiane kapelusze! Naprzód! Jazda! Ale podróż. Ale już mi światłowód podłączyli i za rok zmieniał niecały. Nie rozumiem zdania. Fort Yatate. To tam ci dranie trzymają moich ludzi. Jaki masz plan? Plan? Ty nas wciągnąłeś na mongolski statek. Do fortu prowadzi tylko jedna droga. Będzie strzeżona. Muszę wejść niezauważony. Mongołowie nie będą obserwować klifów z tyłu fortu. Wystarczy się wspiąć. Jak? Masz krew małpy? Nie mam hak. Coś mi w tym pomoże. Uwolnię twych ludzi. Gdy ich uwolnię, uruchomię jeden z alarmów. Wtedy wkroczysz. I Mongołowie zostaną zmiażdżeni. Widzisz? Jednak masz plan. Zawsze mam plan. Znajdę drogę na klif z tej strony. Poczekaj w ukryciu na sygnał. Powodzenia i nie spadnij. To sobie myślę, że ja spadnę. A światłowód sobie podłączyć niedługo, okej. Okay. Nie przeskoczę przepaści, ale Taka mówił, że hak mnie utrzyma. Podziała? O tak! Aj, jesteś niedomyślny. Boomer, ja tu nie jestem od tego, żeby się domyślać, co ty masz na myśli. Wypraszam sobie. Zaczyna mi się podobać. Ty składasz zdania tak, że nie da się ich zrozumieć. Nie będę się domyślał, o co ci chodzi. No fajne, fajne są te haki. Powinienem dać radę się rozbujać. Jopa! No tego to się nie spodziewałem, że akurat tak się złapie, ale... Jest 12. No 13. Jestem średnio przytomny. Zacznij chodzić wcześniej spać, chopie! ci dłużny. Op, op, op. Nagle się tu kurdeliny pojawiły. Czas znaleźć ludzi Ryuza. Naprawdę śpiewają. Są pozytywni w całym forcie. Za 7, tak, za 7. A za 7, 13. To przecież to już późno. A kto wczoraj o 23 się odpalił? No to przecież to wcześniej. Jakbym się odpalił po północy, to rozumiem, że późno na 23. W miarę taka normalna godzina, nie? O 14 idziesz na rower. Spoko. Otwórzmy ich. Jest tu Ryuzo? On mnie wysłał. Co? O, o. Dobra, dawaj skórę z niedźwiedzia. Co ja mam teraz zrobić? A do której był stream? Gdzieś do pierwszej? Nie no, długo jeszcze będziesz wchodził? Top, 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 top. No do pierwszej, no. No i wstałem od 9. Jest taka normalna godzina, nie? I odkrywam Far Cry Primal? A w życiu o tym nie myślałem, żeby ogrywać? Jazda. A skąd pomysł, że mam ogrywać Far Cry Primal? O, i czy zrywałeś dziś 10 kilo wiśni u babci? No to fajnie. O kurna, on ma hełm! Nie wiedziałem, że przez hełm go nie ten. To i teraz tak. Pik! Panu tylko to, co trzeba. odejdź ta wy. O i po dowódcy elegancko. Mogę otworzyć główną bramę? Nie mogę, kurde. Tu widzę, że są więźniowie. Cholera, zła klatka. Au! Ujok mnie rzuci zara. Tamten jak poleciał. Kura drapieżnika, jakieś zapasy, elegancko. Dobra, co dalej, co dalej, co dalej? Uwolni Roninów, dobrze. Not very hard. Ale tu są zapasy, trzeba je pozbierać. Cyk, cyk, cyk. Gdzie dalej, gdzie dalej? Tutaj. Gdzie oni jeszcze są? Pewnie tam na górze. Niekoniecznie, jak się okazuje. Kurde, kurde, kurde. Dobra, tu mnie nie było, ale oni są w klatkach. No. A i podobno śpiewają. Tu są klatki, które otworzyłem chyba na samym początku. Tutaj był typ. Typiarzu! O, tu jednej nie otworzyłem. Dobrze, żeście cali. Zaraz podniosę alarm i ściągnę tu Ryuza. Let's go! Let's go, go Power Rangers. No i mamy alarm. Ryuzo, jesteśmy gotowi. Czas otworzyć bramę. Open the door, please. O Jezu, ile ich jest. Dobra, to będzie gruba walka. Oj! Pyk, pyk. Dobra. Ała! Ała! A, dobra, ten jednak jest okej. Pomóżmy ziomeczkowi. Dobra, nieważne. Dead. O, dostał ode mnie. Wiedziałem, że o nas nie zapomni. Kiedy jest song request? Tak w teorii to już jest. Zakładaliśmy się, ile czasu zajmie wam uratowanie nas. Przegrałem. Abyście mieli ze sobą sakę. Nie uwierzysz w to. To nie ma sensu. Co takiego? Mongołowie nie skrzywdzili moich ludzi. Nakarmili ich. Dobrą strawą. The fuck? Nic dziwnego, że w nocy śpiewali. Ciesz się, że są cali. Dlaczego u diabła Mongołowie ich nakarmili? Może chcieli dostać coś w zamian. Dziękuję, Jin. Moi ludzie są wszystkim. Siema, Halczewski, dzień dobry. Witam szanownego subskrybenta. Dobra, ludzie! Na koń! Muszę spotkać się z Yuną w Komatsu. Mamy żelazny hak. Idziemy zrobić kapliczkę od razu z żelaznym hakiem. Trzeci level. Lisia nora, tu coś tam. I tutaj, o właśnie tu. Cień samuraja. Taka ankieta, tak albo nie. Mogłeś wykupić coś lepszego. Kopie. A! Zaraz coś wymyślimy z ankietą. Ops, 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 ops. No i teraz wszystko nabiera sensu. Ile łatwiejsze będzie wspinanie, może dzięki temu. Nadal nie wiem, gdzie mam iść. O. Dobra. Przejdę sobie tędy. No i gra mi sugeruje, żebym szedł tam. Ale jeszcze jest opcja tam. Także pyk, 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 pyk. Jednak nie będzie takie proste. Dobra, wróćmy się. Poka jejucha. Jejuch śpi na dole. I opsa. Jak się wyśpi, to przyjdzie, tyle ci powiem. O, tutaj było przejście, nie zauważyłem. Idziemy przez szparę. O, No to są jaja, nie złapał się. Nie, nie będę się odrzucał. Dobra, jeszcze raz. Tym razem ten skok się uda. Choć ta gra se ze mnie jara robi. Naprawdę. No bez jaj. Dobra, idę jeszcze raz. Tym razem od jakiejś innej strony kompletnie. Wyjdź. Lepszy, 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 lepszy. Gdzie ja jestem? Na pewno w jakimś bardzo ważnym miejscu. O, duża wspinaczka, to ja lubię. Jest kolejny chwyt. O, dobra. Widzę kapliczkę. It makes sense. Dobra. O, dobre. Dobre, hopie. Trzeba było tam spaść. O Jezu. Dobra, jestem. Dobra, 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 już jesteśmy na górze. Tyk, pomódl się. Udało się wspiąć i zdobyć kapliczkę. Pomodlone. Talizman Izaniego. Talizman Kami Stworzenia. Izanagiego. Ja to źle powiedziałem. Będę bity i tak dalej za to. Jezu, ile to jest do kupienia. Draper. Dostępne 9 ulepszeń. Miarka 1. To jest jakieś największe i tutaj... Gojmistrz, Płotnerka. To jeszcze się przejdziemy tutaj. I wyjednamy te nasze punkty umiejętności. Bo wita, wita, mała, lecimy na tripa. Nie wiem o co kaman. Ale niech będzie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Maska złodzieja. Tu oni takie rzeczy. Słucham. Łuczniarka była tutaj. Dobry łuk jest dziełem sztuki, panie. Długi łuk, krótki łuk. No, tak rzekłbym, że stabilność i szybkość przeładowania, obrażenia, czas naciągania jest całkiem przyjemny, więc tak. Niestety nie masz potrzebnych materiałów. Co ty gadasz? No Jezu, te zapasy to jest tragedia, no. Ale co oni mi proponują? Trapper 9 ulepszeń. Trapper 9 ulepszeń. A tu jest traper, to tu sobie pójdę do trapera i do następnej misji. A wam już dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w następnym. I to był chyba 15, coś koło tego. Także lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Widzimy się w następnym. Pa, pa.